Panie dyrektorze, jaka oferta edukacyjna jest przygotowana dla absolwentów gimnazjów na nowy rok szkolny w Pana szkole? Więc w roku 2016-2017 nabór odbędzie się do 6 klas pierwszych i tą nowością właśnie jest utworzenie od 1 września technikum numer 4 w ramach zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 2. W technikum kształcić się będą technicy w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Planujemy zrekrutować 22 kandydatów oraz technik technologii drewna, to 12 uczniów pragniemy przyjąć do naszej szkoły. Ponadto tradycyjnie od 50 lat również realizujemy nabór do klas pierwszych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej numer 2. I tu przygotowaliśmy ofertę dla 32 mechaników pojazdów samochodowych, 32 fryzjerów, 16 sprzedawców, 16 kucharzy, a pozostała jedna klasa to zapraszamy uczniów w tak zwanych klasach wielozawodowych. Oprócz wymienionych przeze mnie zawodów, to w sumie kształcimy w naszej szkole w 20 zawodach, teraz dodatkowo jeszcze w technikum w 2 zawodach, a uczniowie mają możliwość realizowania zajęć praktycznych w ponad 130 zakładach pracy rzemieślniczych, a także usługowo-produkcyjnych, a więc wydaje mi się, że oferta jest bogata, bo taką nowością, o której wspominałem, jest technikum numer 4 i tu gwarantujemy uczniom branży motoryzacyjnej uzyskanie prawa jazdy kategorii B, czyli w 100% dofinansowanie kosztów tego kursu, a także staży i praktyki. Podobnie w zawodzie technik technologii drewna, tu niestety to dofinansowanie do kategorii B jest 50%, natomiast w zamian proponujemy staże dla uczniów, podczas których uczniowie będą mogli po prostu zaopiekować. Gdzie się one będą odbywać? Tu mamy zakłady patronackie. O ile w zawodzie technik pojazdów samochodowych takimi partnerami naszymi jest zakład pana Kazimierza Gintera i jest firma pani Odejewskiej, a także stacje diagnostyczne pana Bronisława Gwiździela, a także zakłady rzemieślnicze tu naszego cechu rzemiosł różnych w Chojnicach. Jeżeli mówimy o branży meblarskiej, czy tu głównym partnerem naszym jest firma Meblik z Topoli, gdzie uczniowie będą również odbywać i zajęcia praktyczne, praktyki, a także staże, za które będą otrzymywać środki, czyli jest to forma jak gdyby dodatkowych środków dla naszych uczniów. Ponadto możliwości uzyskania certyfikatów w zakresie obsługi obrabiarek numerycznych, a także odnośnie projektowania w AutoCADzie. Dziś dzień otwarty, panie dyrektorze. Jaki jest program tego dnia? W dniu dzisiejszym przygotowaliśmy atrakcyjny program dla gimnazjalistów szkół chojnickich, a także gminy Chojnice i szkół gimnazjalnych spoza naszego powiatu. Na tę okoliczność tradycyjnie każdego roku przygotowujemy informator. Przygotowaliśmy również informacje związane z poszczególnymi branżami zawodowymi, podając zakłady pracy, które zapewnią praktyczną naukę zawodu w nadchodzącym roku szkolnym. Ponadto zgodnie z naszym ogłoszeniem na stronie internetowej zapewniamy wszystkim uczniom spoza Chojnic dojazd do naszej szkoły, a także oczywiście potem powrót do macierzystych miejscowości. Tradycyjnie w największej naszej sali audiowizualnej dokonuje się prezentacja poszczególnych zawodów, a więc można sprawdzić swoją fryzurę, smak, nacieszyć się wyrobami cukierniczymi, piekarniczymi, a także zapoznać się z charakterystyką, specyfiką poszczególnych zawodów. Jest również stanowisko, które promuje zawody technika pojazdów samochodowych oraz technika technologii drewna. Taką powiedzmy nowością jest również wyjazd w trakcie drzwi otwartych do firmy Meblik w Topoli, że uczniowie zainteresowani branżą meblarską mogą zapoznać się z charakterystyką tego zawodu, jak również z produkcją bezpośrednio w bardzo dobrze wyposażonym zakładzie pracy. Ponadto poszczególne grupy gimnazjalne
pod opieką naszych nauczycieli zwiedzają szkołę, spotykają się w jednej z sal, gdzie otrzymują informatory właśnie, które mam w ręku, także dane zakładów pracy w poszczególnych branżach, którzy gwarantują odbywanie zajęć praktycznych z dniem 1 września 2016 roku, a także powiedzmy przekazaliśmy ankietę uczniom, w której prosimy o zakreślenie zawodu, który ich interesuje. I do chwili obecnej już naszą szkołę odwiedziło około 130 uczniów. Jeszcze do godziny 14 mamy umówionych około ponad 50 uczniów, więc jest to bardzo duża grupa, 200 uczniów, którym przybliżymy ofertę naszej szkoły, jak również zachęcimy, przedstawimy ofertę pracodawców, bo pamiętajmy, że nasza szkoła zapewnia zajęcia praktyczne u pracodawców. Pracodawców mamy około, jak wcześniej wspominałem, około 130 w naszym powiecie, jest to ważna grupa. Grupa bardzo zainteresowana, aby po prostu kształcić młodzież również w określonych zawodach. Także sądzę, że młodzież odwiedzająca naszą szkołę powinna być usatysfakcjonowana z naszej oferty. Ponadto jako ciekawostkę, taki ogłosiliśmy festiwal pizzy. Przed chwilą zakończył się właśnie konkurs na najsmaczniejszą pizzę w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Taką ciekawostką jest również oferta skierowana do naszych uczniów, a mianowicie każdy uczeń, który posiada informator szkolny, ma prawo przez najbliższy tydzień do upustu 10% przy zakupie pizzy w pizzeria, to się nazywa Wenecka, tak, przy ulicy Młyńskiej 10. Bardzo się cieszę, że Gimnazjum nr 2 w Chojnicach i Gimnazjum Zespół Węcina tak licznie przybyli do naszej szkoły z okazji drzwi otwartych. Jeszcze mieliście tą dodatkową atrakcję, że byliście na wycieczce w Mebliku w Topoli. To też takie wrażenia opiekunów, że bardzo fajna wycieczka, także podobała wam się. Cieszę się, że dokonaliśmy właściwego wyboru, że mogliście tam pojechać. Ale moi drodzy, wracając do naszych drzwi otwartych w naszej szkole i tu przy okazji odnośnie zajęć wychowania fizycznego, tylko wspomnę, że zajęcia odbywają się w największej sali gimnastycznej w Chojnicach, czyli w hali Centrum Park Wodny. Również odbywamy zajęcia na kręgielni. Uczymy się kulać do celu, tak, to jest bardzo ważne w zawodach, bo uczeń sprawny musi mieć dobre oko, dobre cele, dobre wartości manualne, a także teraz od 1 września również zajęcia będą się odbywały na siłowni, a co najważniejsze, na zewnątrz śnieg, upały to raczej nie, deszcze, a wy sobie wsiadacie do autobusu, podjeżdżacie pod halę, w spodenkach jeszcze nie, przebieracie się tam szatnie, po zajęciach powrót następuje też do szkoły, czyli pełen serwis.